Jack come to break down pressure. Rule equality, yeah. Wipe away transgression. Set the straight. Na DVD wychodzi znakomity film dokumentalny Kevina McDonalda Marley. To jest opowieść o tym niezwykłym człowieku. Maken jest naszym gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Ja już właściwie wszystko powiedziałam. Znakomity film, opowieść o niezwykłym człowieku. Ale zgadzasz się, że to jest wyjątkowe? Zgadzam się, że ten człowiek był wyjątkowy i zgadzam się również z tym, że ten film jest wyjątkowy. To jest dokument zrealizowany przez Kevina McDonalda i ja muszę powiedzieć, że mnie zachwycił po pierwsze dlatego, że nie poszedł na łatwiznę reżyser. Realizując po amerykańsku dokument, zwykle nagrywa się wypowiedzi jednego z świadków zdarzeń, o których się mówi w jakimś jednym pomieszczeniu, a potem montuje się to wszystko i masz takie pourywane wypowiedzi, zwykle na tle lampy z zasłoną. Wiesz, o czym mówię, tak to wygląda. Tutaj nie, tutaj jest podróż, to wspaniała podróż. To nie jest stereotyp, to jest film, który pokazuje bardzo dużo zdjęć dokumentalnych, wcześniej nieznanych, bo o Marleyu nakręcono już bardzo dużo filmów dokumentalnych, jest to kolejny film, ale nikt tego nie zrobił na taką skalę, jak w tym przypadku. Jest tu dużo zdjęć takich, których wcześniej nie można było nigdzie zobaczyć, chociażby z końcowego okresu życia Marleya. Jest dużo wypowiedzi ludzi, którzy wcześniej w takich dokumentach się nie pojawiali i jest dużo również kontrowersyjnych tematów. Właśnie. Ten film nie jest taką laurką. Pokazuje Marleya jako człowieka z jego wadami i zaletami. Ale jest to też film, który dużo mówi o kulturze reggae i o kulturze rastafańskiej, powinnam powiedzieć? Rastafariańskiej. Rastafariańskiej. Rasta. To prawda, bo nie da się mówić o Marleyu bez tego, całego kontekstu, który jego dotyczył. On był nazywany królem reggae, jest zdecydowanie najbardziej znanym artystą związanym z tym stylem muzyki. Jest ikoną Jamajki, jest bohaterem narodowym tej wyspy. Jest jednym z tych ludzi, którzy rozsławili tą małą wyspę na całym świecie właśnie poprzez reggae. Tak, ale wcale nie chciał tego robić i ten film to pokazuje. Pokazuje fantastycznie, że on po prostu robił to, co kochał najbardziej i kochał kontakty z ludźmi. On chciał być z ludźmi, chciał dla ludzi śpiewać. Nie kalkulował. Przez to, co mnie w nim ujęło nieprawdopodobnie, to było to, że to był człowiek, który po prostu nie kalkulował. Robił wszystko z potrzeby serca. To był człowiek, który wywodził się z getta, więc takimi zupełnie elementarnymi wartościami życiowymi się kierował rzeczywiście. Tam w tym filmie wspomniane jest o tym na przykład, że kiedy on dorobił się dużych pieniędzy, kupił duży dom na Hope Road w Kingston, tam gdzie obok była siedziba premiera. Było to zupełnie wyjątkowe miejsce, jak na komunę Rastafarian. To zaczęli do niego przychodzić biedacy z okolicy, prosić go o pieniądze. Nie odmawiał im, rozdawał po prostu swoje pieniądze. Podkreśla tam, że wartości materialne dla niego nie znaczą wiele. Nie byłam wielką fanką muzyki reggae. Tymczasem dzięki temu filmowi i tego, jak poznałam tę drogę, przez którą szedł Marley, no to zrozumiałam, na czym polega ten fenomen i co też Marley z reggae zrobił. I to jest też człowiek, który... ja po obejrzeniu tego filmu też miałem wrażenie, że to jest być może ostatni z rewolucjonistów w muzyce. Tak jak wspominałaś, on nie kalkulował. Ludzie kochali go za jego autentyzm, a jego muzyka to nie były tylko puste dźwięki. To był bardzo istotny przekaz, takie pragnienie zmiany ludzi na lepsze, polepszenia świata poprzez muzykę, poprzez pozytywną wibrację. I myślę, że to mu się udało. Bardzo gorąco polecam, kocham kino. I w dodatku mamy fantastyczną nagrodę w konkursie na naszym Facebooku, na profilu Kocham Kino. Jedno takie wydanie, które ty masz w ręku. To jest specjalne wydanie z książką, z najsłynniejszą biografią Marleya, z książką Catch a Fire, która ukazała się w Polsce wcześniej. Tutaj jest specjalna reedycja umieszczona właśnie w takim pakiecie. Oraz dwa wydania kolekcjonerskie tegoż dokumentu Marley Kevina McDonalda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.